Ulica, widzisz z lewej strony idą bloki, jest żabka, przy żabce białymi zasłonami zasłonięty kościół. Ani od zewnątrz, ani od drugiej strony nie ma żadnego znaku krzyża, znaku identyfikacji. A Pan Jezus mówi, kto się do mnie przyzna przed ludźmi, do tego ja się przyznam, przed Ojcem, jak się ktoś do mnie nie przyzna, to ja się też nie przyznam. Pan Bóg się do takich miejsc nie przyznaje. Do miejsc. A co z ludźmi? Do sprawującego i tych, którzy tam chodzą. Więc od tej strony trudno powiedzieć, że smutek, bo smutek będzie wtedy, jak się ksiądz Jacek na te słowa moje pogniewa. Natomiast jeżeli się kieruje kapłańskim sercem, trudno. Trzeba to słowo przyjąć. Trzeba to słowo przyjąć. I najlepiej by było tam na tym Oratorium św. Józefa napisać ten tekst, wywiesić, wydrukować stronę pana Jezierskiego, że tu pracuje kapłan dzielny i tam to, co napisał pan Jezierski na tych swoich stronach. Nie, jeśli się na ten sposób czyni, to znaczy jeszcze raz, nie odnoszę się do konieczności odprawiania w takich miejscach. Jeśli jest konieczność, ksiądz o tym wie. W jakiej zależności, jak znalazł się sam w sytuacji. Natomiast miejsce musi być oznaczone zewnętrznym znakiem, krzyżem, tak jak tu jest przed domem. Że jest krzyż, że to jest miejsce od Panu Bogu oddane. Na tej kartce ksiądz, którą ma, napisał tam oratorium, nawet nie umieścił krzyża. Boi się Chrystusa, krzyża, ksiądz Jacek. Boi się, że na ten sposób sprofanują, co kartkę podrą, to powiesisz następną. Bałemba! Inaczej zdradzasz Boga. Wstydzisz się, boisz się. A chcesz, żeby ludzie cię mieli za promotora zmagania o sprawę katolicką, świętą. Boga przeciwko sobie masz. Bałemba, wielebny księże Jacku, nie można tak. Widok pożałowania się godny. Nie tylko kapłana, tych dusz, którzy tam chodzą, jakby był mój współbrat z nowicjatu, Artur Izdebski, chłop na schwał. Państwa z Łodzi, bogatych państwa, zakład obuwniczy mają, czy fabrykę obuwia, innych ludzi, którzy chodzą. Księże Jacku, musi być jakiś znak identyfikacji, że to nie wystarczy słowo oratorium. Słowo oratorium dla ludzi w świecie nie znaczy nic. Oratorium, kuratorium, krematorium, to samo. Ewidentny znak, krzyż, Jezus Chrystus, oratorium pod wezwaniem świętego Józefa, tam nie ma nic, oratorium i aktualia i tak dalej. To jest nieprzyznanie się do Chrystusa, zewnętrzne. Ja to widziałem na zdjęciach, nie dziwię się, że pan wszedł do samochodu, mówię i co, smutno mi księże, a mnie nie? Jeździłem do księdza Jacka Bałęby, myślałem, że to odważny katolicki ksiądz. Jakby był sędzią, by się wołał sędzia Kalosz.